Prawdopodobnie poznaliśmy właśnie wszystkie overale tych kluczowych kart do FC25. I na przykład Bellingham w FC25 ma mieć overall 90. To oczywiście są w jakiś sposób przecieki i oficjalnych informacji jeszcze nie ma. Natomiast mamy też overale potwierdzone już przez EA i na przykład Diogo Jota 85 overalla. Diogo Jota, pamiętamy, że to jest też esportowiec, który grał w tych największych turniejach w FC24 i FIFA 23. Saka, zawodnik z Arsenalu, 87 overalla. Palmer, czyli karta, która w Totsie, samym Totsie, była fenomenalna. Ta jego lewa nóżka, strzały finezyjne po długim słupku, 85 overalla. Theo Hernandez, 87 i Ferland Mendy 84, czyli dwóch prawdopodobnie najlepszych lewych obrońców w grze. I byczki, jak chcecie więcej materiałów z FC25, to zostawcie łapeczkę do góry i pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i wpadajcie też na streama, bo streamy w tym momencie są tylko i wyłącznie na Twitchu, Twitch Lisek HD Podłoga. Legendarny Łoniaki Williams to też jest overall, który został teoretycznie potwierdzony przez EA. 85 oceny ogólnej, 93 tempa, 75 strzelania. Mocna karta. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. I wiadomo, dawajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tych overallach i czy ta karta jest w porządku oceniona? Czy waszym zdaniem powinna być niżej albo wyżej oceniona? I tak w tym momencie przechodzimy teoretycznie do top 50 ratingów FC25. I ten rating zaczyna się od overalla 87, gdzie tak oceniony ma być Gundogan, Martinez, De Jong, Musiala także na 87 i Saliba 87, więc delikatny upgrade. Jeśli chodzi o także środkowego obrońcy Bastoni, 87, mocarnie to wygląda. Potem przechodzimy do overallów 88, Diani, Ederson, Bernardo Silva, Antoine Griezmann, Foden 88, upgrade z 85 na 88 i Foden 86 tempa czysto teoretycznie, więc naprawdę, naprawdę będzie to potężne wzmocnienie, jeśli chodzi o środek pola, taka karta bardziej ofensywna, choć ona tutaj ma RW, to może bardziej skrzydło, natomiast potężnie wygląda. Katoto 88, mamy też naszego króla Polski, Robert Lewandowski, overall 88. Więc niestety, ale w tych przeciekach delikatnie się mówi, że Lewandowski będzie miał zjazd, jeśli chodzi o overall. Na środku obrony Rudiger 88 oceny ogólnej, Valverde 88. No to są karty, które muszą po prostu być wysoko ocenione i muszą dostać upgrade w porównaniu do poprzedniej FIFA. Wertz 88, ta jego karta Totsa. Florian Wirtz, 88 oceny ogólnej, natomiast ta karta jako Team of the Season w FC24 chodziła fenomenalnie i myślę, że w FC25 również będzie od samego początku bardzo, bardzo mocna. No ale teraz czysto teoretycznie wjeżdżamy w top 25. Zaczyna się ten rating od Oblaka, 88. Jest Leo Messi, także ocenione na 88. Mamy Alissona, mamy Courtois 89. No i później tak, Salah też 89. Lautaro Martinez 89. Mapi Leon, Reiten 88-89. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, ja w ogóle nie śledzę futbolu kobiecego, więc nie mam zielonego pojęcia, czy te karty są dobrze ocenione, czy niedobrze. Nie mam pojęcia ani Reiten, ani Mapi Leonem. Nie grałem po prostu w FC24, więc ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć. Natomiast Hegeberg 89, Smith 89, Ter Stegen też 89 i Van Dijk. Van Dijk oceniony na 89 i no, w poprzedniej FIFA Van Dijk, ta karta wypożyczona na 99 spotkań, robiła tak potężną robotę i myślę, patrząc na statystyki tego Van Dijka w tym momencie, 78 tempa, 89 defensywy, 86 fizyczności, że to będzie obłędna karta już od pierwszego dnia, nawet nie premiery, no bo przypominam, 20 września już startujemy z pre-orderem, więc 20 września będzie ogień od samego początku, no i trafienie Van Dijka to pewnie, ja samemu, jak to RTG zaczynałem w 12 godzin, to samego Van Dijka jeszcze w sierpniu korzystałem ze złotej karty, naprawdę, on jest po prostu dalej bardzo dobry, więc trafienie takiego Virgila Van Dijka na start FIFA FC25 będzie przepotężnym handicapem. No i teraz overall 90, Jude Bellingham, matko jedyna. Wszystkie statystyki praktycznie powyżej 80 na sam start, no to jest potężna moc, tempo 80. Jak on dostanie pierwsze upgrade'y jakieś, to no to pewnie bardzo szybko wywindujemy kartę na 98-99, non problemo. Natomiast Kevin De Bruyne, delikatny downgrade,
i 67 tempa. Bardzo, bardzo mało. I moim zdaniem to sprawi, że Kevin De Bruyne bez karty jakiejś specjalnej na początku będzie troszeczkę i tani będzie, ale też jednocześnie będzie dosyć słabym zawodnikiem i raczej mało wykorzystywanym. 90 overalla Hansen. Hansen na początku FC24 także była fenomenalna, więc podejrzewam, że tutaj także ta karta nie straci na swoich walorach, no bo 89 tempa, teoretycznie 87 strzelania, wow, po prostu wow. Kane, Harry Kane, 90 overall. Natomiast teraz w ogóle przechodzimy już do top 6, do top 7. Sker, Putejasz i Vinicius Junior. Vinicius oceniony na 90 overalla. Czysto teoretycznie nie wiadomo, jak to się zakończy. Natomiast Vinicius oceniony na 90. 95 tempa, 84 strzelanie. Jeśli jemu na przykład dadzą perka Finezji, to może być karta pokroju Kyliana Mbappe, do którego sobie za chwilkę przejdziemy. Natomiast no, Vinicius wygląda po prostu obłędnie. Powiedzmy to sobie szczerze. Jest Putejasz, Aleksija Putejasz. Ja w ogóle nie byłem do niej przekonany na samym początku. Natomiast jak trafiłem tą zieloną kartę wieloznaczną, to Aleksija Putejasz tak fenomenalnie chodziła, tak mi dużo radości dała, że jeśli trafię na początku FIFA ją, albo będę miał przy okazji jakąś możliwość wypożyczenia, why not? Lecimy z tym. Natomiast 91 overalla, zaczynamy top 4. Bon Mati. I to jest karta, która w tym momencie, jak wyszło te FTSE 99, jest fenomenalna, a teraz na start FIFA będzie w czołówce czterech najlepszych kart. 94 driblingu, albo 91, 81 tempa, naprawdę no, duet Putejasz Bon Mati na środku pola, why not? Będzie fenomenalnie. Natomiast trzech najlepszych męskich zawodników, Haaland, Kylian Mbappé i Rodri. I Rodri, moim zdaniem zaskoczenie. Moim zdaniem zaskoczenie, natomiast zaskoczeniem nie jest to, że Rodri ma 66 tempa, będzie miał i raczej to będzie karta, no fajnie mu dać będzie cień na pewno, to gdzieś tam zupgrade'uje jego tempo do 80, natomiast Imo potrzebujemy troszeczkę lepszej karty. Lepszej karty troszeczkę potrzebujemy Rodriego, żeby dostał tego upgrade'a basicowo do tempa i wtedy jak będzie już miał tempo na poziomie 80, chociaż 75, to będzie fenomenalny środkowy pomocnik defensywny. I żeby zakończyć odcinek z przytupem, to macie przewidywania ikon, które będą w FC25. Zidane 94, Johan Cruyff 93, Garincha 92, Rudhulit 90 i ten Rudhulit to chyba nigdy się nie wygrzebie z tej basicowej oceny 90. Bo chociaż FIFA 17 Rudhulit miał 88, więc tutaj jest spoko. Natomiast Rudhulit podejrzewam, że na środku pomocy dalej będzie idealny, fenomenalny, wręcz najlepszy. Na lewej obronie Roberto Carlos, Eric Cantona 89 i Cantona także może być niesamowity na początek gierki. Didier Drogba, który w FC24 mam wrażenie, że odżył i pokazał swoje prawdziwe oblicze, te jego nowe karty były przepotężne. Jest Sokrates, wielki uczony i jest też Kin 86 overalla. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tych overallach, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Ja te wszystkie ratingi wziąłem sobie z Instagrama Food Sheriffa. Link oczywiście do niego macie w opisie, możecie sobie także prześledzić. I dawajcie znaka i widzimy się dzisiaj na streamie na Twitchu. Lisek HD, podłoga.